Dziękuję, Mirosław i Kupiec. Nie, Mirosław Kupiec to Luzak, przepraszam. Stajnia Wielgie. Gdzie jest pan Edward? Pan Edward Lisiecki, witamy. Proszę opuścić parku. Proszę opuścić parku. Sędzia główny, parkour gotowy? Oczywiście, dziękujemy za ukłon. No, panie Edwardzie. Oczywiście, proszę państwa, jest to ostatni zaprzęg dzisiejszych zawodów, drugiego nawrotu. A ja chciałbym zaprosić dzieci na jazdę konną na kucyku, na oprowadzanie. Tam za stajnią trzeba przejść przez dziedziniec gospodarstwa. Tam panie czekają na dzieci. Dzisiaj macie swoje święto. Możecie dużo, możecie więcej. Przepraszam, dostałem informację, że było tylko do 13.40. No przykro mi bardzo, ale nie ukrywam, że można przejść się po gospodarstwie i zapoznać się ze zwierzętami znajdującymi się. Ostatni zaprzęg, Edward Lisiecki, Zdzisław Czerwiński. Proszę państwa, a ja jeszcze raz przekażę oficjalne wiadomości. Strona medialna, portal Elbląski, internetowy serwis informacyjny. Oczywiście sponsorzy, Puella Nova, internetowe pismo dla kobiet, które prowadził pani Aleksandra Pawłowicz, Gospodarstwo Piastowo i Srebrny Dzwon Kadyny. To są sponsorzy oraz klub Bertyn. I oczywiście gospodarze dzisiejszych zawodów i wiele innych osób. I za to im bardzo dziękujemy. Przede wszystkim sponsorom, bo w gruncie rzeczy wszystko można mieć, ale jeżeli zabraknie właśnie takich osób chętnych pomagać, współpracować, coś robić, wtedy można naprawdę się dobrze bawić. Dzisiejsze zawody w zaprzęgach zręcznościowych, w zaprzęgach parokonnych odbyły się w Piastowie, w stadninie koni pod lasem u pani Katarzyny Nazarewicz. Proszę państwa, i pan Edward Lisiecki, ostatnia przeszkoda, a nie, przepraszam, myślałem, że już pan będzie kończył, panie Lisiecki, przepraszam. Jeszcze zwierzyniec. Proszę państwa, na dzisiejszych zawodach było uczestniczyło 9 zaprzęgów. Proszę państwa, były 2 przejazdy. Za chwileczkę pan Piotr Masłowski wydrukuje wyniki i podamy do oficjalnej wiadomości po przejeździe pana Edwarda Lisieckiego. I ostatnia przeszkoda, panie Edwardzie. Teraz ostatnia. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. I dziękujemy brawami panu Lisieckiemu. Dziękujemy. Proszę państwa, za to, że przyjechali, za to, że uczestniczyli.